Witam Was w kolejnym dniu prac. Tak szczerze to nic nie zrobiłem, ale próbowałem przynajmniej, no i wymaściłem. Uwaga, proszę, nie śmiejcie się. Syf oczywiście. Uwaga. Coś takiego. O kurwa. Ale działa. To jest najważniejsze, że działa. Co to jest? Jest to ślizg łańcucha podwójny. O, tak możemy to nazwać. Podwójny ślizg łańcucha. W sensie takim, iż u góry jest ślizg łańcucha i na dole jest ślizg łańcucha. Ładniej to miało wyglądać, ale nie dało się zrobić ładniej, ponieważ wszystkie plastiki, co ja miałem, takie kostki plastikowe, były za krótkie i się nie dało z jednego elementu zrobić, żeby było chytał od góry i od dołu. Dlatego jest z dwóch stron po prostu chycona taka blacha. Teoretycznie no jest to tylko taki prototyp, żeby sprawdzić, czy to będzie działać. Ale niestety, a stety, lekko będzie obcierać na początku, ale było to przewidziane. Wcale nie jest ciężko, bo to wcale, o widzicie, leciutko jednym paluszkiem obraca. Jest to naprawdę, nie chyta jakoś tragicznie. Po prostu no, musi się wyrobić. No. Jest tu bicie na zębatce i dlatego jest takie obcieranie. Jakby nie było bicia na zębatce, to by nie obcierało, no. Nie ukrywajmy. O. Jest, po prostu jajowata zębatka jest. I dlatego obciera. Dlaczego ja tutaj mam pas? Bo ja tu, jak widzicie, mam pasa założonego. Założonego mam pasa tylko i wyłącznie po to, żeby sprężyć maksymalnie tylny amortyzator. Bo jak coś się robi, to trzeba robić to z głową. No i właśnie ja też tak robiłem. I po prostu, żeby to dziadostwo nie uderzyło mi w ramo, musiałem pierw po prostu ściągnąć całe zawieszenie na maksa, ile się da. Ile się da na maksa, żeby zobaczyć, czy nie będzie mi uderzać w ramo. Po prostu jak pierdolnie walnie amortyzator na zero, go dobije, żeby po prostu to dziadostwo mi w ramo nie uderzyło. No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I teraz Wam pokażę, dlaczego Wam łańcuch spada. Mimo że teraz naprężycie na maksa, ile się da, dlaczego Wam łańcuch spada i dlaczego nie warto napinać na maksa łańcuch. Mówiłem w ostatnim filmiku, no, że Wam się wszystko po prostu pierdzieli tu po kolei i warto jest zrobić coś takiego, jak ja tutaj zrobiłem. I wierzcie mi, że da się to tak samo zrobić z drewna. Po prostu z dębowego klocka tak samo możecie coś takiego zrobić, taki ślizg, i nic się nie powinno dziać. Ja nie zrobiłem z dębowego klocka, nie zrobiłem tego z drewna, tak, bo robiłem już z drewna i zdaję to egzamin, a drewno to każdy powinien znaleźć, więc takie dziadostwo można zrobić z drewna. Tutaj robiłem prototyp, ale jest to za miękkie drzewo. To jest jakiś kurda lipa czy coś, sama nazwa mówi. No i to był taki prototyp, tylko żeby to przetestować. To potem się oczywiście nadmiar materiału usuwa, który jest niepotrzebny, żeby to jako tako wyglądało. Tu jest jeden prototyp, tu jest drugi prototyp. To jest tylko taki prototyp, żeby sprawdzić wymiary i potem się przykłada to i rzeźbi się, nie? No, tak. Można to zrobić na różne sposoby. Można dwa ślizgi od pitbike'a na przykład od góry i od dołu zamontować. Też będzie to Wam działać. I co? Dlaczego muszą być dwa ślizgi? O, bo dużo osób może powiedzieć, że po co robiłem tutaj od góry? Po co ja tutaj to robiłem? Wystarczyło zrobić ślizg od dołu albo zamówić sobie, kupić ślizg od pitbike'a i zamontować ślizg od pitbike'a na dole. Nie! W motorze, w takim motorze w krosie zda to egzamin, ale w kładzie Wam nie zda. Przerabiałem ten temat już milion razy w różnych kładach. Zastosowane mam takie coś jak tutaj przy Baszanie 200 i wierzcie mi, odkąd mam to zrobione,
Jeszcze ani raz łańcuch nie spadł. Baszanie. Kiedy no, spadł raz łańcuch, bo zapinka się zgubiła. Bo na początku trzeba uważać, bo zanim się to dorzeźbi odpowiednio, to trzeba uważać na spinkę, nie? Bo na początku ona może zawadzać o krawędź i może się odpiąć. Tak samo jak w ślizgu łańcucha też może wam się odpiąć zapinka, jak wam chyci. Jest to małe prawdopodobieństwo, że wam się odepnie, bardziej na wstecznym niż w jeździe do przodu. Bo jest cały czas dopinana. Bardziej trzeba uważać na wstecznym, jak zapierdzielacie na wstecznym. Mało ważne, dlaczego właśnie muszą być dwa ślizgi do przodu i do tyłu? Właśnie dlatego, że jak jedziecie do przodu, wystarczy wam ślizg od dołu. Ale jak jedziecie do tyłu, ten ślizg od dołu w ogóle po prostu nic nie daje. Tak wam powiem, bo musi wam łańcuch naprowadzać na górę ogólnie zębatki, nie na dół, nie? Jak jedziecie do przodu, musi wam łańcuch naprowadzać od dołu. Jak jedziecie do tyłu, łańcuch musi być naprowadzany od góry. No, mam nadzieję, że teraz zrozumiecie, dlaczego musiałem zastosować dwa ślizgi. I dlaczego to tak brzydko wygląda. Ale działa. Będzie działać i na pewno już kolega nie będzie się skarżył na to, że mu łańcuch będzie spadał. Mimo, że nawet będzie nie wiadomo luźny. Jak? Dobra, założę koło i zaraz wam pokażę, co się stanie, gdy sprężymy, po prostu skoczymy albo po prostu jedziemy we dwoje na takim kładziku 110. Normalnie, kurwa, się rozgadałem. Kurde, już 21, a ja dalej, kurde, dubię. Dubię od 16 przy tym, kurde, różne sposoby techniczne, kurde, różne rozwiązania były tutaj stosowane. Miałem to zrobić typowo z drewna, ale no nie mogłem zapierdolić nic z najstwardszych drewna. Twardszego ogólnie drewna, żeby podpasowało mi to tam. Dobra, teraz muszę się położyć. Ten element roboty najbardziej lubię. Same mięśnie! Dobra, zakładamy pasa. Dobra. Sprężone na maksa. Cyk. Koło trzeba zwalić, żebyście wszystko widzieli, w miarę przynajmniej. Patrzcie, co się z łańcuchem stało. Jest naprawdę super zajebiście luźny. Normalnie luźny taki, że ja bym nie miał z tego ślizgu łańcucha, to bez problemu bym go ściągnął ręcznie. Bez problemu ręcznie, ale nie ściągnę go, po prostu no nie da rady. Chociaż no jest tu trochę miejsca, ale nie powinien spaść. Uwaga. Kręcimy. I idealnie wam ślizg naprowadza na środek zębatki. I nie ma szans, żeby wam spadło. Kurde, spróbuję pchnąć tutaj z przodu. No nie no, jak z przodu pchnę tutaj paluchem do boku, w jedną albo w drugą stronę, po prostu przód, to się nic nie dzieje, bo wam ślizg naprowadza idealnie na środek zębatki łańcuch. Do przodu, jak i do tyłu. Od dołu troszeczkę tutaj mogłem bliżej ten ślizg dać, no musiałbym naciąć po prostu na zębatkę i nasunąć troszeczkę bardziej, wtedy byłby ten efekt trochę lepszy, no ale na razie to jest prototyp, to nie ma co narzekać, nie? I nie ma problemu, nie ma opcji, żeby wam to spadło. No, dobra, ja rozprężam ten zawias. Ten amortyzator, bo żeby czasem nie puścił, bo nie jest przystosowany do tego, żeby cały czas być sprężony przez taki duży okres czasu. Chcę usiąść.
No, jak widzicie, kurde, wszystko działa, nie ma z tym problemów. Na razie to schwycone tak, no, troszeczkę nie za mocno, jak dobrze przypierdoszy w tego ślizga gałązka albo czymś, to może się on wygiąć i wtedy trzeba będzie go naprostować, bo jak będzie krzywy, to będzie źle podawał łańcuch i może łańcuch spadać, wiecie, nie? No i dlatego jest to istotne, żeby też ślizg był prosto i żeby pilnować tak samo tego, nie? Dobra. Ja chyba będę kończył robotę. Kolega mi tutaj jeszcze dał, żeby mu założyć filtr paliwa. Znaczy filtr gąbkowy, bo kazałem mu taki kupić, a nie jakiegoś stożka. O, co tam? Następny, kurwa. Nie masz co robić po nocach? Nie, następny. Tak to jeszcze bym. A tu, kurwa, braciak i reszta. No i tu mamy jeszcze filtr paliwa. No, kurwa, nie można nagrywać w spokoju. Będzie na odcinku. No i ślizg jest zrobiony. Dobra, to chwila przerwy. Ja coś tu ogarnę i jedziemy z następnym. Docieranie ślizgu. Możecie zobaczyć, jakie jest bicie na tej matce. Dlatego obciera. Niech się trochę podociera. Bo obciera, widać, że... O, chyba. Godzina jest? Jest za pierwszy. To jeszcze nie ma ciszy nocy. To będzie się przejechać. To jest rozrusznik. Nie. Rozrusznik jest tu. Aha! Pokaż odpalanie na kluczyk. Ale nie, to nie ma tego. Nie ma. Dobra, zamykam dobytek. Redak się pyta, co i ja. Co? Co i ja. No zrobiłem mu to z przodu, zrobiłem mu z tyłu. Dobra, koniec. No to będzie na tyle w tym odcinku. Więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej. Ciu!